Dzisiaj popracujemy z przekonaniami dotyczącymi finansów. Na początek rozpisz proszę wszelkie skojarzenia, jakie masz dotyczące bogactwa, obfitości, dostatku czy też pieniędzy. Odpowiedz sobie na następujące pytania. Czego nauczyłeś się na temat pieniędzy? Czego nauczyłeś się na temat bogatych ludzi? Jak o pieniądzach lub bogaczach mówili i myśleli Twoi rodzice lub ci, którzy Cię wtedy wychowywali? Teraz przedstawię Tobie zestaw możliwych przekonań dotyczących sfery finansów, a Ty sprawdź testem ciała, które z nich zakotwiczyły się w Twojej podświadomości. Następnie zdwupunktuj je. Wykonaj test ciała. Pamiętaj, aby być ze sobą szczerym. Jeżeli okaże się, że jakieś przekonanie nie chce puścić, wykonaj czytanie biopola, aby odszukać źródło tego przekonania. Aby poczuć energię bogactwa, przynajmniej raz w tygodniu wybierz się do luksusowej restauracji. Nie musisz tam nic kupować. Chodzi tylko o to, abyś oswoił się z energią ludzi bogatych. Pamiętaj, że uwalniając się od blokad z podświadomości, musisz równocześnie zaprogramować umysł na zmiany. Stąd wizyta w luksusowej restauracji ma dwa zadania. Po pierwsze, Twój umysł zbiera nowe doświadczenia i zauważa je fizycznie. Po drugie, podczas takiej wizyty masz szansę zauważyć kolejne przekonania dotyczące tego, jak się czujesz wśród ludzi bogatych. Czy energia bogactwa jest Tobie bliska, czy raczej budzi obawy i lęki?